Chcesz kupić grę taniej? Nie ma promocji na Steam? Wpadnij i kup grę na Instant Gaming. Link w opisie. Siemaneczko! Hej! Cześć! Witajcie bardzo serdecznie na moim kanale. Dzień dobry, wieczór. Witam was, kochani, w piątek, piąteczek, piątunio, przed weekendunio, chociaż dla was weekend to chyba prawie że codziennie, no bo macie wakajki. No i ja niestety no takich wakajków no nie mam, ale słuchajcie, to, że nie mam wakajków, to nie znaczy, znaczy inaczej, to, że wy macie wakajki, to nie znaczy, że ja też mam wakajki, ale bardziej chodzi mi o to, że po prostu, no, jakby idę miesiąc w miesiąc, łeb w łeb, nagrywam dla was podsumowanie miesiąca. Dzisiaj, tak jak widzicie po tytule tego filmu, chociaż ten film powinien pojawić się już tydzień temu, no ale wyszło to jak wyszło, nie zorganizowałem się, nie zapisałem sobie tych właśnie ważnych rzeczy, o których chciałam z wami powiedzieć. Ogarnęłam to w tym tygodniu, siadam, nagrywam, no i mam nadzieję, że wspólnie razem, ja i ty i ja, przeanalizujemy sobie, słuchajcie, ten poprzedni miesiąc, ponieważ mamy lipiec, a my będziemy analizować czerwiec. Słuchajcie, jest strasznie duszno, jest gorąco, u mnie w pokoju 29 stopni, wiatraki wyłączono, choć ten przybiórku słyszę, że chodzi, ale myślę, że tutaj tego nie będziecie słyszeć, niech sobie chodzi. Zamknąłem okno, tak żeby nikt nie słyszał, że się drze i o czymś gadam, i powiem wam, że jak tutaj sobie zrobiłam taką izolację w tym momencie, to ze mnie już cieknie wodzionka, niestety. No ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No nie mogę przy otwartym oknie, bo tam remontują, tutaj dom budują, więc po prostu, no nie dam rady, no nie dam rady, więc no będę się tu pocił, będę się topił, ale mam nadzieję, że jakoś przejdziemy przez ten filmik dzisiaj i damy radę go po prostu nagrać. Słuchajcie, tak jak już wam mówiłam, podsumowanie miesiąca przed nami, miesiąc czerwiec, czyli jest to miesiąc poprzedni, i powiem wam, że jak sobie robiłem taką analizę, odpaliłem sobie Worda, zacząłem wstęp i sobie tak patrzę, mówię, ej, no, jeśli chodzi o czerwiec, ile kasy w ogóle poszło w czerwcu, to jest głowa ma. I ja zauważyłem to, że mi brakuje pieniędzy, że ja już musiałam wziąć oszczędności, które wpłaciłem do oszczędności, po czym i tak z niego zabrałam, bo po prostu do brak kasy. To był dla mnie po prostu szalony ten miesiąc. Znaczy, mam wrażenie, że ten czerwiec był taki negatywny. Znaczy, pod tym kątem, że bardzo dużo kasy poszło. Zaraz zobaczymy, jak te cele i plany. Ale no, mam wrażenie, że jeżeli chodzi o kasę, no to w tym miesiącu niestety tej kasy poszło zdecydowanie dużo w ogóle porównując do innych miesięcy. No ale o tym sobie też właśnie za chwilkę powiem. Już sobie odpalam również aplikację do mojego zegarka, którego teraz nie mam, bo jak nagrywam, no to on mnie po prostu najzwyczajniej w świecie przeszkadza, więc sobie już aplikację odpalam, żeby mieć również to pod kontrolą, jeśli chodzi właśnie o kroki, o treningi i tak dalej, ale myślę, że przejdźmy sobie do początku naszego spotkania, czyli do wstępu, a potem już do planów i celów na ten miesiąc, znaczy na poprzedni miesiąc, ale wiemy, o co chodzi. Dzisiaj spotykamy się zdecydowanie później niż zawsze, jeśli chodzi o podsumowanie miesiąca. Teraz jest to miesiąc czerwiec. Dziś przed nami analiza poprzedniego miesiąca. Tak jak zawsze pogadamy o celach i planach, o moich wydatkach i o statystykach na moim kanale na YouTubie. Myślę, że w tym miesiącu poszło mi troszkę gorzej niż w poprzednim miesiącu, bo powiem wam, ja totalnie nie spodziewałam się tego, jak sobie, tak sobie rozmawialiśmy o maju, o tym, jak przeleciał mi maj, o tych celach, o planach. Bardzo dużo rzeczy było zrealizowanych, nawet mi pisaliście, słuchajcie, w komentarzach. Teraz nie wiem, czy to było w komentarzach, czy na transmisjach na żywo, Arek, wow, dużo rzeczy ci się udało i faktycznie macie rację. Dużo rzeczy udało mi się zrealizować, jeśli chodzi o, słuchajcie, maj. Naprawdę, w trakcie, kiedy ja nagrywałam ten materiał, jakby ja tego nie widziałem, jakby, okej, okay, to mam, super, ale faktycznie podczas montażu, podczas jak obejrzałem cały film jeszcze raz, żeby, czy jest to akceptu tak zwanego, to mówię, o wow, Arek, maj wyszedł dobrze, ale czy czerwiec wyjdzie tak dobrze, no to tu niestety chyba tak dobrze nie wyszło, no ale oczywiście przejdźmy do konkretów, czyli słuchajcie, bez zbędnego przedłużania, przejdźmy już do konkretów, cele i plany 2024 czerwiec, słuchajcie.
Nie będę tam was wprowadzał tak jak zawsze was wprowadzam miesiąc w miesiąc, bo uważam, że po prostu ten wstęp jest po prostu podsumowaniem tego i wstępem tak naprawdę do dzisiejszego naszego spotkania, więc bez zbędnego pitolenia przejdźmy do celów i planów na ten miesiąc. Znaczy, no, ja zawsze mówię na ten miesiąc, na poprzedni miesiąc, no kurczę, wiem o co chodzi, no. Cele i plany czerwiec 2024 social media. Jeśli chodzi o social media, no to jest to klasycznie, tak jak zawsze, czyli zaplanować kalendarz publikacji oraz transmisji na żywo. To oczywiście zostało wykonane, robię to miesiąc, miesiąc i nie było jeszcze miesiąca, żeby to po prostu nie zostało zrobione, więc to, tak jak mówię, zostało zrobione. Nagrywać materiały wcześniej i to się w zasadzie zdarzało w czerwcu, na pewno teraz w lipcu też ładnie mi to idzie, bo nagrywam faktycznie materiały na pewno dzień, dwa dni wcześniej, a nie tak jak czasami się zdarzało, że nagrywałem po prostu dzień wcześniej. Co ten aparat mi tu kuźluje? Co ty mnie tu pokazujesz? Proszę na mnie tutaj fokusować, a nie na obraz z tyłu. Halo, halo, aparat. Więc to również zostaje, uważam, że zostało to zrobione. I tak jak mówię, w lipcu ciągnę ten temat dalej. Przesyłać filmy od razu na YouTube i to również zostało zrobione. To było robione cały czas na bieżąco, więc mega, mega fajnie. Robić na bieżąco porządki na pulpicie i również teraz patrzę na mój pulpit i dalej jest taki puściutki, inaczej puściutki, no są tam jakieś tam dokumenty bieżące, ale na pewno jest zdecydowanie czyściej, jest porządek na tym monitorze, z czego się ogromnie cieszę, bo miałam okres w swoim życiu, gdzie ten pulpit był zawalony różnymi zdjęciami, różnymi miniaturkami, jakimiś filmami i tak dalej. Teraz na całe szczęście robię to od jakiegoś czasu, cały czas na bieżąco, przeważnie leci tydzień, mamy niedzielę, sprzątam na pulpicie, wiecie, robię porządki, więc z tego się ogromnie cieszę. Nagrać unboxing laptop HP, został on, słuchajcie, nagrany w czerwcu i też chyba się pojawił, nie? W czerwcu jeszcze, chyba tak, więc laptop, unboxing laptopa został nagrany. Nagrać haul zakupowy Sinsay New Yorker, również zostało to nagrane, ale chyba nie upublikowane, chyba będzie dopiero za tydzień? Tak mi się bynajmniej wydaje, albo nie, on już był, a za tydzień będzie coś innego. Okej, już wszystko wiadomo. Więc został nagrany oczywiście w czerwcu. Zaplanować i nagrać wakacyjny rozkład jazdy. To również udało mi się to zaplanować, organizować się z tym i wrzucić film na temat mojego rozkładu jazdy w te wakacje. I nagrać podsumowanie miesiąca maj. To się również, słuchajcie, udało zrobić w czerwcu. Więc wow, ej, poczekajcie. Wszystko się udało? Wow, ej, G, super. Ale mnie tacy sędzi. Wszystko się udało. Jestem w sioku. No jestem w sioku. Wszystko, co sobie zaplanowałam w czerwcu, się udało. Nice. Lecimy dalej. Plany osobiste. Jeśli chodzi o plany osobiste, to mamy zapisywać i analizować wydatki w aplikacji Spender. To również damy sobie ptaszka, bo tutaj się udało. Przeanalizować ubezpieczenie OC. I to, słuchajcie, też się udało. Byłem w banku PKO, byłem w CUK-u, byłem w PZU. W tych trzech w sumie miejscach, gdzie proponowali mi ubezpieczenie, no i najtańsze wyszło po prostu w PKO i tam sobie to ogarnąłem, więc zakupić ubezpieczenie również się udało, więc tutaj sobie dajmy ptaszka, wziąć pożyczkę na rower i to również się udało, pod koniec czerwca rower zakupiłem, dokładnie chyba 28 czerwca, ale udało mi się wziąć pożyczkę, to bardziej chodziło chyba, że z banku, ostatecznie wziąłem tą pożyczkę faktycznie, ale po prostu zrobiłem opłatę na raty przez Allegro i tutaj też się udało to ogarnąć, bo trochę się bałem, bo to trochę, wiecie, papierkowych spraw, trochę trzeba tam opisać i tak dalej, więc troszkę, na pewno troszkę czasu mi to zajęło, to ogarnięcie, ale się udało, więc wziąłem pożyczkę na rower i kupiłem rower. Zakupić ubezpieczenie na rower i ten temat nie został zrobiony w czerwcu, a został zrobiony w lipcu, w tym tygodniu, dlatego tutaj sobie ptaszka nie damy. Kupić buty na lato i to się, słuchajcie, udało, kupiłem butki na lato. Widzieliście chyba innych unboxing tydzień temu? Albo zobaczycie, bo że ja się mylę, bo ja nie wiem co, kiedy było nagranie, ja nie pamiętam co wczoraj robiłem, a co dopiero tydzień temu. Ale chyba butki będą za tydzień, a w zeszłym tygodniu był haul zakupowy z Sinsaya i New Yorkera. Tak chyba by to było. Dobra, kolejną sprawą było zanieść kurtkę do krawcowej, no i tutaj niestety się nie udało ze względu na to, że jakby faktem pojechałam do tej krawcowej, gdzie zawsze jeżdżę
idę i patrzę i wisi karteczka, że niestety pani jest chora i po prostu do odwołania zakład zostaje niestety zamknięty, słuchajcie, więc pozostało mi chyba poszukać jakiejś innej nowej krawcowej, bo nie ukrywam, kurtka cały czas mi wisi w przedpokoju, a po co ona ma wisieć tam, jak mogę ją schować do szafy, ale no nie ukrywam, że chciałabym, żeby po prostu krawcowa się nim zajęła, typu, że tutaj jest jakaś dziura w kieszeniach, też jest dziura, no po prostu chcę, żeby ona mi to tam, wiecie, uszykowała elegancko, tak żeby było piękniutko i po prostu wtedy chciałabym tą kurtkę schować po prostu do szafy, no ale najwidoczniej nie było mi to dane w czerwcu, więc mam nadzieję, że teraz w lipcu poszukam jakiejś innej krawcowej i jej po prostu tą kurteczkę zaniosę. I ostatnią sprawą już to posegregować ubrania i niepotrzebne wystawić na Vinted. No i niestety tego się nie udało zrobić. Mam nadzieję, że może w lipcu uda mi się ten temat ogarnąć, żeby faktycznie powyciągać wszystko z szafy i powystawiać na Vinted to, co już nie noszę, to, co już nie ubieram, to, co jest po prostu może już nie w modzie i po prostu wiem, że to leży w szafie i w sumie bez sensu to leży, bo ja przecież tego już nigdy nie ubiorę, więc tu na pewno muszę zrobić te porządki w tym miesiącu. Lecimy do trzeciej kategorii – zdrowie. Jeśli chodzi o zdrowie, no to tu troszkę było bim bam bom, ze względu na to, że faktycznie trochę zaniedbałem, to zrobię w czerwcu, na szczęście w lipcu już biorę wszystko regularnie, a mówię tutaj o zażywaniu suplementów diety i leki na nadciśnienie. I tutaj w czerwcu niestety to po prostu zlekceważyłem i nie brałem leków tak jak być to powinno w miarę regularnie, po prostu to zlekceważyłem, więc no przyznaję się bez bicia, jakby olałem to w czerwcu. Wykonywać średnio 5000 kroków w miesiącu i teraz słuchajcie, z ciekawości sobie sprawdzę, nie lipiec, a mamy czerwiec i średnia ilość kroków jest imponująca, bo mamy 6000, słuchajcie, w czerwcu, pięknie. No, zobaczcie, jeśli chodzi o czerwiec, tu mamy ilość kroków łącznie, a tutaj mamy średnią ilość kroków, to jest ponad 6000, więc uważam to za bardzo dobry wynik, więc super, udało się to zrealizować nawet z dobrą nadwyżką. Zapisywać swoją wagę w aplikacji i przyznam się wam się szczerze, że wróciłem do tego w lipcu, ale jeśli chodzi o czerwiec, to z tego co wiem właśnie, ostatnie do prawidłowe ważenie, czyli tydzień w tydzień było w marcu. Czyli ani kwiecień, ani maj, ani czerwiec nie zapisywałam swojej wagi. Teraz w lipcu się udało, zapisałam ją tydzień temu, zapisałam ją w tym tygodniu, więc w lipcu tak, ale niestety w czerwcu sobie tutaj tego nie zaliczam. I wykonać łącznie 10 treningów w tym miesiącu. No i chyba z tego co kojarzę, zaraz sobie to sprawdzę, no właśnie, treningów było bardzo mało, bo było ich tylko 6, słuchajcie. Było na początku miesiąca i to były te treningi, które tak naprawdę powinien mnie połączyć ze sobą, ze względu na to, że to był mój wyjazd nad morze, gdzie sobie jeździłem właśnie rowerem. Potem gdzieś tam jechałam sobie rowerkiem 2, no to jest wszystko z mojego wyjazdu, więc oprócz tego wyjazdu nad morze, to byłem tylko raz na basenie, więc no tutaj niestety bym tego nie zaliczył, tak naprawdę może były 1, 2, 3 treningi łącznie, tak jakby połączyć tą jazdę na rowerze podczas wjazdu do Międzyzdroi, jeden dzień i drugi dzień, bo niestety nie wiem czemu, ale ta aplikacja nie zadziałała tak, jak być powinna. Znaczy obstawiam, że dobrze, jakbym sobie trening po prostu włączył w telefonie, a nie w zegarku, żeby on tu na bieżąco zapisywał te dane. Ale no trudno, tak jak mówię, w czerwcu się niestety tego nie udało zrealizować. No wyszło to jak wyszło. No czerwiec niestety nie został zrealizowany, jeśli pod kątem, jeśli chodzi o ćwiczenia i rower. Ale na całe szczęście w lipcu, jest początek lipca, a już 5 treningów jest za mną, więc słuchajcie, połowa już za mną, więc jest naprawdę dobrze, jeśli chodzi o lipiec, jeśli chodzi o czerwiec, to niestety tego się nie udało zrobić. Lecimy dalej, czyli do moich pieniążków, czyli aplikacja, słuchajcie, Spendę. Aplikację Spendę i słuchajcie, no tutaj tak jak zawsze klasycznie będę z wami całkowicie szczery i za chwilę pokażę wam, na co w tym miesiącu wydałam najwięcej pieniędzy. Mimo wszystko chcę być autentyczny też sam ze sobą, dlatego pokażę wam, na co w tym miesiącu wydałam najwięcej kasy. Uwaga, pstryk, tu właśnie wlatuje taka lista i słuchajcie, wydatki, jak możecie widzieć, w tym miesiącu były zdecydowanie wyższe, gdyż w tym miesiącu opłaciłem ubezpieczenie mojego samochodu oraz jeszcze na samym początku czerwca byłem na urlopie w Międzyzdrojach, więc tu też niestety ta kwota zawyżyła. Lecimy. Klasycznie nikogo już to nie dziwi, mnie ani was, że największy wydatek to rachunki i opłaty,
którego w skład wchodzi wynajem mieszkania, opłaty bankowe, opłaty za internet i usługi telefoniczne, czynsz i w czerwcu był to również rachunek za prąd. Kwota jest wyższa niż w zeszłym miesiącu, ale to właśnie ze względu na opłatę za prąd. Druga kategoria to, tak jak już Wam wspomniałam wcześniej, to ubezpieczenie samochodu. Tyle niestety wyszło mi za ubezpieczenie auta, wyszło mi 1087 zł. No i niby była to jedna w sumie z najniższych ofert, którą mogłem skorzystać, więc no, ubezpieczenie drogie. Ale z tego, co się orientuję, już w przyszłym roku powinien mieć się zdecydowanie tańsze, bo niestety będę miał już 26 lat, a z tego, co wiem, do 26 roku życia to ubezpieczenie jest po prostu wysokie, więc mam nadzieję, że za rok zapłacę zdecydowanie mniej. Trzecia kategoria to zakupy spożywcze. W tym miesiącu wydałam bardzo podobną kwotę jak w zeszłym miesiącu, dlatego ta kwota totalnie mnie nie dziwi, ale wiem, że w tym miesiącu, czyli w lipcu, będę musiał pilnować moich wydatków na jedzonko i słuchajcie, tu jest prawie 800 na jedzenie, bardzo dużo. Zobaczymy, jak się uda w lipcu, z tego, co już wiem, to jest ciężko, bo po prostu wszystko jest drogie, słuchajcie, jest nawet nie jest pierwsza połowa lipca, znaczy zaraz będzie, a już mam wydane ponad 300 zł w lipcu, więc słuchajcie, no żeby się trzymać tych 500 zł, co sobie kiedyś zaplanowałem, to już w tych czasach nie jest to wykonalne, więc zobaczymy, ile wydam w lipcu, ale jak widzicie, w czerwcu wydałam prawie 800 zł i jakby ta kwota mnie nie dziwi, już niestety wszystko jest drogie, a ja na przykład ostatnio zacząłem chodzić na targowisko, kupować fajne malinki, świeże malinki, takie naprawdę maliny, wow, jeżyny, włoszczyznę i to wszystko niestety kosztuje, słuchajcie, taka kobiałeczka malinek, nie wiem ile tam jest, może z pół kila, no pół kila możliwe, że tam jest, słuchajcie, kosztuje 15 zł, strasznie drogie, no ale co zrobisz. Kolejna kategoria to podróże, czyli mój wyjazd do Międzyzdroja, który odbył się na samym początku czerwca. Różne usługi i jedzonka na mieście podczas mojego urlopu. No i tutaj mamy, wow, też duża kwota, 667 zł, więc to też jest dużo, dużo pieniędzy. W tym miesiącu otrzymałem dodatkowy zastrzyk gotówki i niby udało mi się odłożyć 500 zł, ale będąc z Wami szczerym, te 500 zł, które odłożyłem, musiałam wpłacić z powrotem na konto, bo ponieważ już zabrakło mi pieniążków. Niestety w tym miesiącu, jak widzicie, wydatków było sporo, dlatego tą kwotę wpłaciłem pod koniec miesiąca z powrotem na moje konto bankowe, więc tak naprawdę tych oszczędności nie było. I w sumie jak sobie robiłem tą analizę, to mówię, dobra, w sumie usunę tą kategorię, a potem mówię, dobra, niech już jest, będę z Wami szczery, powiem jak to było. Więc niby dostałem to 500 zł tak dodatkowo z pracy jako dodatek, gdzie z powrotem je wpłaciłem na konto. Ostatni z tych większych wydatków to ubrania, a dokładnie zakup butów, których unboxing zobaczycie w następnym tygodniu oraz zakup ubrań, których haul pojawił się w zeszłym tygodniu. No i same buty tam mi wyszło chyba 350 zł, więc no, no dużo, dużo pieniążków poszło, no ale przekładałem te buty i przekładałem, bo miałem je kupić już na wiosnę, w kwietniu chyba bodajże już sobie planowałem gdzieś tam w głowie, że ej, warto byłoby kupić nowe buty. No a teraz już to był jakby obowiązek, żeby kupić nowe buty, bo tamte się podziurawiły po prostu już z użycia. No i trzeba było kupić po prostu nowe butki, więc tu też poszło dużo, dużo kasy. Kategorią następną, której nie widzicie, a jest jeszcze paliwo i tam było 370 zł, więc no też sporo kasy poszło. Jak możecie zauważyć, w tym miesiącu, jak i w zeszłym, wydałam zdecydowanie bardzo dużo pieniędzy w porównaniu do innych miesięcy. A zatem zdecydowałam, że w tym i w kolejnym miesiącu będę częściej zaglądał do tych statystyk. Bo nie ukrywam, do statystyk zaglądałem co jakiś czas, potem w ogóle przestałem i dopiero na podsumowaniu to widzę i stwierdziłem, że okej, trzeba by było zerkać tam po prostu częściej. To, na co wydaję pieniądze, by mieć po prostu nad tym większą kontrolę. A tu niestety w lipcu jak w lipcu, ale w sierpniu zbliża się mój urlop. Nie wiem, czy gdzieś pojadę. Sobie myślałam, bo nie pojadę na południe Polski. Jakby chyba nie stać mi na taką wycieczkę. I stwierdziłem, po prostu może pojadę nad morze na weekend, czy coś takiego. No nie wiem jeszcze, naprawdę nie wiem, jak to wszystko wyjdzie w praniu. To się dopiero okaże. Ostatnia kategoria to są, słuchajcie, statystyki na moim kanale YouTube. Czerwiec to miesiąc, gdzie kanał chodził w sumie w kratkę. Raz były to odcinki, raz ich nie było, raz były transmisje na żywo, raz się przekładałem i ich po prostu nie było. Co mnie najbardziej boli, to są odcinki z Euro Truck Simulatora, gdzie mi na nich mega zależy,
a nie mam czasami po prostu czasu, by do nich przysiąść, więc to jest dla mnie smutne. W czerwcu bywało bardzo różnie z moją aktywnością na kanale. Na przykład jeśli chodzi o wyświetlenia, to było ich ponad chyba 2000 mniej niż w poprzednim miesiącu, więc tak naprawdę znowu malejemy w dół, ponieważ wyświetleń było 9,7 tysiąca wyświetleń w czerwcu, w tym w filmach 7,4 tysiąca, na transmisjach na żywo 2,1 tysiąca, no i na shortsach było 105 wyświetleń, słuchajcie. Co do tych shortsów, chciałbym do nich wrócić za jakiś czas, ale no to jeszcze zobaczymy, jak to wyjdzie finalnie w prawie. Ilość subskrypcji to 37 subskrypcji, odrobinę lepiej niż w poprzednim miesiącu, bo w poprzednim miesiącu, jak sobie sprawdziłem, było 24, teraz było 37, więc było troszkę lepiej. Na filmach 17, na transmisjach na żywo przybyło 20 nowych subskrybentów. Liczba wspierających to 22 osoby. Taka liczba utrzymuje się od dłuższego czasu, z czego ogromnie się cieszę i za to Wam bardzo dziękuję. I sprawdziłam to sobie, że i w kwietniu, i w maju, i chyba w czerwcu cały czas te 22 osoby to jest taka średnia liczba osób właśnie wspierających, więc wow. Dziękuję każdemu z Was, kto wspiera mój kanał, za to, że po prostu cały czas wspieracie moją twórczość na YouTubie. Kanał w czerwcu zarobił bardzo podobnie jak w maju, nawet delikatnie mniej, ale to nic nie szkodzi, bo to dzięki Wam widzowie, dzięki opcji tak naprawdę wspierania mojego kanału, bo to jest zdecydowanie, no, duża kwota, którą wspieracie, do tego oglądanie reklam na moim kanale, za co Wam mega, mega mocno dziękuję wszystkim wspierającym, bo to dzięki Wam rozwijam się bardziej i to dzięki Wam po prostu zarabiam więcej na tym YouTubie, więc bardzo Wam za to dziękuję. Na samym końcu chciałbym również podziękować wszystkim donatującym w czerwcu, wszystkim, czy te za złotówkę, czy te za 5 zł, czy za dyszkę, czy za stówę, wszystkim chciałbym bardzo podziękować za to wsparcie na moim kanale. Chciałbym również wyróżnić topkę największych donatorów. No i w pierwszej, to Wam się pokazuje tutaj, o, w pierwszej kolejności jest to Eweluś, chociaż troszkę drugie i trzecie powinno być połączone ze sobą, bo są to te same osoby, więc tak naprawdę pierwszą osobą jest to Kalasz, czyli Szymps777, który wpłacił 200 zł na mój kanał, więc bardzo Ci za to dziękuję. Potem mamy Eweluś, która wpłaciła 130 zł. Potem mamy Panksa, który wpłacił 63 zł. Jagoda Games, z czego się nie spodziewałem, że Jagoda przyjdzie na mój kanał, więc cześć Jagoda, fajnie, że przyszedłeś. 47 zł i 70 groszy. I jest i Tomcio Gracz, czyli nasz jedyny emeryt na moim kanale, który wydał 19 zł i 20 groszy. Bardzo Wam za to dziękuję. Dziękuję oczywiście całej topce donatorów, jak i donatorów, którzy, tak jak już wspomniałem wcześniej, wpłacili mniejsze kwoty. Pamiętajcie, grosz do grosza, a urośnie kokosza, nie? No właśnie, no grosz do grosza, słuchajcie. Więc każdy pieniążek się liczy. Bardzo Wam za to dziękuję. No i co? Tak właśnie wyglądało podsumowanie miesiąca czerwiec. Jeśli Wam się podobało, pamiętajcie o kciuku w górce. Ja z tego miejsca będę się z Wami żegnał. Do zobaczenia do kolejnych filmów na moim kanale. Cześć. Pa, pa.